wszystko się zaczęło? Skąd w ogóle pomysł na poruszenie tak trudnej tematyki i pokazanie tego w taki, a nie inny sposób? A gdzie jest pani reżyser? To jest właściwie trzeci spektakl, który ja zrobiłam w takiej formie. Ale na wyjątkowość tego spektaklu tutaj złożyło się na pewno jeszcze wiele różnych rzeczy. To znaczy zespół, który... Bo mówię o formie reportażu, prawda? Który z Mirkiem Bleką tak. Robiliśmy i przekładaliśmy na scenę. Więc zaczęło się od tego, że dyrektor zainteresował się taką formą i zaprosił nas do tego, żebyśmy to zrobili. Pojechaliśmy do Lwowa, rozmawialiśmy z ludźmi w Rzeszowie. No ale to też robiliśmy wcześniej, a tutaj rzeczywiście jeszcze złożyły się takie dwa czynniki, czyli wspaniały zespół teatru Wandy Siemaszkowej, który współpracował z nami od początku z wielkim zainteresowaniem, śledząc te wszystkie zebrane przez nas materiały i później wyciągając z nich też jakieś swoje myśli i refleksje i pomysły. No i zaproszenie Oksany, Oli, które wniosły w to realną perspektywę ukraińską, którą też staraliśmy się tutaj zdialogować z tym naszym myśleniem. Czyli to, że ten reportaż, który myśmy zrobili w rzeczywistości, przeniósł się na dalszą pracę w rzeczywistości między nami podczas przygotowania tego spektaklu. Więc jeżeli pyta mnie o formę, to myślę, że najważniejszą rzeczą, najważniejszą składową tej formy był właśnie realny dialog racji, myśli, ludzi. Pojawiły się też ankiety, czy młode pokolenie inaczej postrzega tę naszą historię, tę naszą pamięć? Właśnie ono postrzega tę pamięć bardzo różnie, bo z jednej strony, co nas jakoś nawet w pewnym sensie ucieszyło, nie obchodzi ich to. To może dobrze, że już nie żyją tymi stereotypami, prawda? I tymi. O, Piotr nasz. Dzień dobry. Minister. A z drugiej strony, po prostu, co jest jakoś może właśnie mi optymistycznie, powielają te stereotypy, które na pewno wynieśli z domu czy ze swojego środowiska. Więc różnie, jeśli chodzi, tak jak staraliśmy się, żeby te ankiety, które pokazaliśmy na scenie, żeby były reprezentatywne wobec tego, co zebraliśmy. Więc to już chyba każdy musi sobie jakoś nazwać, jak to rozumieć. Myśmy mieli poczucie, że to jakoś chyba optymistycznie, nie? Niech ktoś coś powie. Pani sobie, jak to jest z prawdziwą Ukrainką? Bo to pytanie mnie tak frapuje mnie od wczoraj, to pytanie, bo słyszałam je z Pani ust kilkakrotnie. A no właśnie bycie w tym spektaklu, no i dla mnie prawdziwe Ukrainki, to znaczy jakiś koncept właśnie teatralny. Tam wymyśliliśmy, bo Kasia zaprosiła mi zagrać w tym spektaklu i ja pytam, a jaka jest rol? Ona mówi, no Ukrainka. Ja mówię, jaka? O, w sensie, ona mówi, no potrzebujemy takie prawdziwe Ukrainki. Ja mówię, a dobra, potrzebujecie? Macie, proszę bardzo. No to jestem. To jest taki koncept, bo ja naprawdę może Ola wie, a ja nie wiem, co to znaczy prawdziwa Ukrainka. No, wiecie to? Tak, bo to jest też do takiego wniosku, że ta tożsamość może być też performatywną. I też to jest pewien zespół stereotypów, które jakby ubieramy na siebie jako odzież i co z tym zrobić, ale jakby nasze doświadczenie osobiste często wykracza poza ramy tego, tej tożsamości performatywnej, tych jakby jakichś stałych zespołów, statycznych jakichś cech. Więc na tym to polegało, takie zderzenie doświadczenia osobistego i też jakichś takich stereotypów, które są gdzieś w takiej przestrzeni publicznej wiedzy. A Państwo aktorzy, jak się Państwo przy tym spektaklu pracowało? Czy były jakieś momenty szczególnie takie trudniejsze, takie coś bardziej do przypracowania może? Wyłącznie chciałam powiedzieć. Wyłącznie. Mieliśmy ze sobą do pogadania, myślę, w trakcie tej pracy, bardzo dużo. No. Nie tylko my, bo nawet zespół techniczny, koledzy, którzy jakby obok sceny pracują, do tej pory mówią, że przepracowują ten temat przy okazji każdego spektaklu, który gramy i że muszą sobie przewartościować jednak pewne
stereotypowe spojrzenie na wiele spraw. A jak z kwestią opieru? Jakie informacje zwrotne do Państwa docierają? No, docierają tylko dobre. No cóż, bo to tym bardziej pozostaje tutaj na ten spektakl zaprosić. Tym bardziej, że ja wiem, że Państwo z ludźmi z zewnątrz bardzo dużo rozmawiacie i rozmawialiście. I tutaj upłynę w stronę Pana reportażysty. Czy są jakieś takie opowieści, historie, które szczególnie zapadły w pamięć? Jakieś takie wypowiedzi, które na pewno zapamiętacie Państwo do końca życia? Może jakieś postaci takie szczególnie charakterystyczne, które warto by tu było przytoczyć? Znaczy, ten materiał przez nas zebrany tak naprawdę mógłby wystarczyć na 5 reportaży, czy nawet 5 kolejnych spektakli. Tyle tego materiału nam się udało zebrać. I mnóstwo pięknych słów padało, takich, których niestety nie pomieściliśmy w tym spektaklu z różnych względów, no bo wszystkiego nie dało się pomieścić. Mi bardzo w głowie utkwiły takie słowa księdza tutaj z Rzeszowa, księdza Augustyna, które pomieściły się w naszym reportażu prasowym z kolei, o tym, jak on organizuje pielgrzymki z Rzeszowa, do tych pielgrzymek dołączają Polacy z różnych stron, nawet z Wrocławia odległego. I idą do Lwowa. I zamieszkają u Ukraińców w domach. I tam naprawdę dochodzi do wielkiej interakcji, często przy wódce, oczywiście przy gościnnym stole. No i ten ksiądz nam niesamowite historie opowiadał o przełamywaniu stereotypów właśnie, o tych Polakach, którzy z każdym dniem tej pielgrzymki coraz bardziej się przełamują, którzy poznają Ukraińców i o tych Ukraińcach, którzy niekiedy z jakimiś oporami przyjmują Polaków po raz pierwszy w życiu do swoich domów, no a po wspólnie spędzonym wieczorze się okazuje, że przecież jesteśmy takimi samymi ludźmi. Czyli co wnioskować można, że taka lekcja z żywym organizmem, z drugim człowiekiem uczy nas najlepiej? Ja twierdzę, że tak. Tak. Poprzez reportaż i teatr do kogo świeci. No właśnie, to pojawia się pięknymi słowami. Będziemy chyba kończyć z nim. No cóż, skoro tak, ja tylko chciałam jeszcze zapytać, jak to jest z tą naszą pamięcią? Odniosę się tutaj w ramach zakończenia do pierwszej sceny spektaklu. Widzimy drzewo, pewnie pięknie ukorzenione, widzimy też rzekę, czyli to jednak taki solidny fundament, czy coś, co wędruje, meandruje. Ja czytałam tutaj różne recenzje, a jest ich sporo i są bardzo pozytywne. I pojawia się wiele opinii, że tutaj jednak ta nasza pamięć gdzieś tam taka jest, że sobie tworzą różne koryta. To wcale nie jest takie solidne. Czy mam rację? No rzeczywiście tutaj taka metafora została przez nas na potrzeby konstrukcji tego spektaklu dla nas stworzona, że wydaje nam się, że ta pamięć jest drzewem, które nas ukorzenia, a w gruncie rzeczy okazuje się, że jest rzeką, która nas dzieli. No bo tutaj pyta Pani o wielki temat, o którym bardzo długo właśnie można by rozmawiać. Czym jest to nasze pamiętanie, jak pamiętamy i dlaczego? Ale myśmy dużo rozmawiali o tym, szczególnie pisząc ten scenariusz, że ta pamięć w wielu wypadkach jest bardzo szkodliwa. I tak czujemy się zobowiązani na pamięci budować naszą tożsamość, bo tak jakoś się to stało, że tak narody stworzyły wobec tej właśnie wspólnej, między innymi pamięci, a okazuje się, że te wydarzenia z przeszłości, one wywołują ciągłe konflikty i są zarzewem jakichś no, bardzo negatywnych emocji w nas. Więc staraliśmy sobie zadać takie pytanie, że być może trzeba po prostu to wyrzucić za siebie, zostawić za sobą i iść dalej, nie odwracając się ciągle do tego. To bardzo cenna uwaga i bardzo cenna lekcja zatem. No cóż, ja na zakończenie gratuluję nagrody. Zaskoczenie? Chyba nie. Czyli jednak zaskoczenie. No i tymi słowami pozostaje mi z Państwem pożegnać się i zaprosić na smaczny posiłek. Dziękujemy.